Eksperyment 178E3. Procedura. Tester klasy D zostaje umieszczony w zabezpieczonej komorze, w której znajdować się będzie SCP-178. Sala testowa będzie obserwowana przez kuloodporną szybę z sąsiedniego pokoju oraz przez urządzenie nagrywające audio-wideo. Fraktalny, niebiesko-czerwony obraz zostaje umieszczony na jednej ze ścian pomieszczenia. Po drugiej stronie znajdować się będzie plastikowy kosz z 10 zwykłymi piłkami tenisowymi. Tester klasy D zostaje poinstruowany, że SCP-178 to eksperyment nad nową technologią 3D, a wpatrywanie się w obraz przez SCP-178 pozwoli na zaobserwowanie animowanych, trójwymiarowych animacji. Tester klasy D zostaje poinstruowany do założenia SCP-178 i zdania relacji z tego, co będzie widzieć. W przypadku zaobserwowania bytów otrzyma polecenie rzucenia w nich piłką tenisową. Wyniki. D51441, mężczyzna, 27 lat, podpalenie, morderstwo, brak dostrzegalnych zaburzeń psychicznych. Otrzymuje polecenie ustawienia się pod ścianą po przeciwnej stronie do fraktalnego obrazu i założenia SCP-178. Tester wykonuje polecenie i wyraża zdziwienie i niepokój. Tester otrzymuje polecenie opisania tego, co widzi. Zgłasza, że w pomieszczeniu znajdują się dwa byty. Jeden, od tej pory nazwany bytem 1, zaraz przy obrazie odwrócony plecami do testera. I drugi, byt 2, przechodzący przez pomieszczenie z lewej na prawą stronę. Tester wyraża opinię, że osoba, która projektowała animację, jest niestabilna psychicznie. Tester otrzymuje polecenie opisania sposobu poruszania się bytu 2. Tester zgłasza, że byt wykorzystuje nogi i kończyny górne. Tester porównuje chód bytu 2 do goryla, gdyby ktoś źle poskładał jego szkielet. Personel badawczy pyta, czy byty są do siebie podobne. Tester odpowiada, że poza rozmiarem są generalnie zbliżone wyglądem. Następnie tester podaje opis pasujący do bytu z eksperymentu 178E2. Tester otrzymuje polecenie podniesienia jednej piłki tenisowej z kosza i rzucenia nią w byt 2. Tester wykonuje polecenie. Zarówno personel naukowy, jak i urządzenie nagrywające obserwują piłkę poruszającą się bez przeszkód przez całość pomieszczenia, dopóki nie uderza ona w przeciwległą ścianę. Tester wyraża zdziwienie i niepokój, próbuje się wycofać przez 0,7 sekundy, zanim poważne rany szarpane pojawiają się na jego ciele. Rany pojawiają się przez kolejne 4,7 sekundy, zanim tester zginie z powodu utraty krwi i traumy. Autopsja wykazała, że rany wyglądają jak zdarte przez 3 ostre przedmioty, relatywnie grube, zwężające się do pojedynczego punktu. Długości 17 cm i maksymalnej szerokości 4 cm. Analiza piłki rzuconej przez testera ujawniła ślady ludzkiego potu pasujące do D51441. Notatka. Jasny! Wygląda na to, że te byty nie lubią, gdy się im przeszkadza. Z drugiej strony piłka przeniknęła przez powietrze, jakby nic tam nie było, a ze względu na śmierć testera nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy rzeczywiście przeleciła przez miejsce, w którym byt się znajdował. Jesteśmy daleko od ostatecznych wniosków, ale wzór ran zgadza się z tym, co znaleźliśmy w miejscu pozyskania obiektu, więc przynajmniej mamy pewność, że obiekt jest niebezpieczny. Ciekawym jest to, że byty wyglądają raczej tak samo, mimo różnic między poszczególnymi testerami. Zastanawiam się, czy jest możliwa interakcja z nimi, ale pozbawiona przemocy. Eksperyment 178E4. Procedura. Tester klasy D zostaje umieszczony w zabezpieczonej komorze, w której znajdować się będzie SCP-178. Sala testowa będzie obserwowana przez kuloodporną szybę z sąsiedniego pokoju, przez urządzenia nagrywające audio-wideo, kamery rejestrujące podczerwień, detektory pora elektromagnetycznego i detektory ruchu. Fraktalny, niebiesko-czerwony obraz zostaje umieszczony na jednej ze ścian pomieszczenia. Tester klasy D zostaje poinstruowany, że SCP-178 to eksperyment nad nową technologią 3D, a wpatrywanie się w obraz przez SCP-178 pozwoli na zaobserwowanie animowanych, trójwymiarowych animacji. Tester klasy D zostaje poinstruowany do założenia SCP-178 i zdania relacji z tego, co będzie widzieć. W przypadku zaobserwowania bytów otrzyma polecenie nawiązania z nimi rozmowy. Wyniki. D84291. Kobieta,
19 lat, brak dostrzegalnych zaburzeń psychicznych. Otrzymuje polecenia ustawienia się pod ścianą po przeciwnej stronie do fraktalnego obrazu i założenia SCP-178. Tester wykonuje polecenie i natychmiastowo wykazuje wstręt. Tester otrzymuje polecenie opisania tego, co widzi. Tester opisuje jeden byt podobny do tego wcześniej zgłaszanego, stojący około 2 metry od testera i wpatrujący się w nią. Tester otrzymuje polecenie nawiązania rozmowy. Tester wyraża zdziwienie ze względu na prośbę o rozmowę z animowanym obrazem. Personel badawczy ponawia polecenie. Tester jest poirytowany i mówi: "Witaj, dziwne coś. Jak się masz?" Znudzonym głosem. Rany szarpane pojawiają się na klatce piersiowej i brzuchu testera 0,2 sekundy po zakończeniu wypowiedzenia zdania. Prawe ramię zostaje oderwane powyżej łokcia po 2,4 sekundy. Pojawianie się ran i krzyki testera znikają po 8,4 sekundy, kiedy najprawdopodobniej nastąpił zgon. Autopsja wykazała takie same rany jak w poprzednim przypadku, wskazując na narzędzie długości 21 cm i maksymalnej szerokości 5 cm. Notatka. Myślę, że to oznacza, że możemy założyć, iż każda próba interakcji z bytami kończy się wrogim zachowaniami. I znowu nic z żadnych detektorów. Ustalamy tutaj pewien wzór, ale główne pytanie pozostaje, czy śmierć testerów jest spowodowana przez obiekt, czy przez też byty zewnętrzne. Zastanawiam się, czy osoby nie noszące obiektu mogą stać się jego ofiarami. Eksperyment 178E5. Procedura. Dwaj testerzy klasy D zostają umieszczeni w zabezpieczonej komorze, w której znajdować się będzie SCP-178. Sala testowa będzie obserwowana przez kuloodporną szybę z sąsiedniego pokoju, przez urządzenie nagrywające audio-wideo, kamery rejestrujące podczerwień, detektory pola elektromagnetycznego i detektory ruchu. Fraktalny niebiesko-czerwony obraz zostaje umieszczony na jednej ze ścian pomieszczenia. Testerzy będą posiadać ogólną wiedzę na temat właściwości SCP-178. Jeden z testerów, tester pierwszy, zostaje poinstruowany do założenia SCP-178 i przekazania drugiemu testerowi, tester drugi, położenia i wyglądu jakiegokolwiek bytu, jeśli jakiś zobaczy. Wtedy tester drugi spróbuje nawiązać z danym bytem kontakt. Wyniki. Tester pierwszy, D61955, kobieta, 35 lat, skazana za 3 morderstwa i ciężkie okaleczenie, brak dostrzegalnych zaburzeń psychicznych. I tester drugi, D57321, kobieta, 27 lat, brak dostrzegalnych zaburzeń psychicznych, zostają umieszczone w komorze testowej. Tester pierwszy otrzymuje polecenie założenia SCP-178. Tester pierwszy wyraża niechęć względem personelu badawczego. Tester drugi zgłasza się za nią. Personel badawczy przypomina testerowi, że brak współpracy jest wystarczającym powodem do terminacji. Tester pierwszy zakłada SCP-178 i zaczyna przeklinać. Tester drugi wyraża niepokój i pyta testera pierwszego o powód jego zachowania. Tester pierwszy krzyczy: "Jeden jest za tobą!" Tester drugi odwraca się i oznajmia, że nie widzi niczego niezwykłego. Personel badawczy uspokaja testerów poprzez zapewnienie, że widoczne byty są nieszkodliwe, po czym nakazuje testerowi pierwszemu pomoc werbalną w nawiązaniu z bytami kontaktu przez testera drugiego. Tester pierwszy oznajmia, że byt znajduje się jakieś 30 cm przed partnerką i że jest wyższy od niej około pół metra. Tester drugi chce wiedzieć, czy byt na nią patrzy. Tester pierwszy potwierdza. Tester drugi próbuje się uspokoić, po czym spogląda w miejsce, gdzie powinna znajdować się głowa bytu i mówi: "Cześć?" Rany szarpane natychmiastowo pojawiają się na tułowiu i twarzy testera drugiego. Po 0,9 sekundy jej głowa zostaje oderwana. Tester pierwszy wydaje z siebie odgłosy wskazujące na wyraźne zaniepokojenie i rusza biegiem do drzwi komory testowej. Tester pierwszy próbuje wyważyć drzwi. Po 5 sekundach bez sukcesu odwraca się, najprawdopodobniej w stronę bytu i mówi: "Nie! Odejdź!" Tester pierwszy otrzymuje rany szarpane na tułowiu i brzuchu. Ruch, pojawienie się obrażeń i wydanie dźwięku kończą się równocześnie po 17,3 sekundach. Autopsja odzyskanych ciał wykazała 2 różne schematy obrażeń.
Względnie niewielka ilość ran zadanych testerowi drugiemu wskazuje na narzędzie długości 27 cm i maksymalnej szerokości 8 cm, podczas gdy wiele ran otrzymanych przez testera pierwszego wskazuje na narzędzie długości 17 cm i maksymalnej szerokości 3 cm. Notatka. Ciągle nie wiemy, czy te byty rzeczywiście istnieją, czy są iluzjami wywołanymi przez SCP-178. Ustaliliśmy za to, że mogą one wpływać nie tylko na osobę noszącą okulary. To oznacza, że obiekt jest bardziej niebezpieczny niż początkowo zakładaliśmy. Co interesujące, oba ciała były pokryte innymi schematami ran, jak gdyby zadały je dwie różne byty. Szkoda, że nie zapytaliśmy testera pierwszego ilość bytów w pomieszczeniu. Poprawimy to następnym razem. Jest też możliwość, że nie zostałaby zraniona, gdyby nie odezwała się wtedy do bytu bezpośrednio. To też jest warte sprawdzenia. Kolejne eksperymenty ze SCP-178 w kolejnych odcinkach.